Jeżeli ty w nowym sezonie czwartym chciałbyś karnet bojowy totalnie za darmo, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam, gdzie znajdują się nowi bossowie sezonu czwartego, jak zdobywać mityczne bronie w tym sezonie i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby oczywiście nic z tego nie przegapić. Jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Okej, także pierwszy boss i nowe mityczne przedmioty znajdują się na nowej miejscówce, a najdokładniej na radykalnej rekreacji. Żeby właśnie je tutaj zdobyć i znaleźć tego bossa, musimy sobie zejść dokładnie tutaj na dół i w tym oto miejscu zaczniemy tak zwaną walkę z przy okazji pomagierami, jak i również z głównym bossem. Także musimy sobie tutaj zejść, możemy się właśnie tutaj jakoś dobrze ustawić i mamy tutaj właśnie, że tak powiem, zostaliśmy wykryci. Mamy tutaj właśnie takich pomagierów, którzy po prostu będą nas oczywiście atakowali, co raczej nie jest niczym dziwnym. I tutaj mamy też te właśnie takie laserki, które nas, że tak powiem, tutaj mogą złapać. I mamy również tutaj nowego właśnie bossa. No i przy okazji tych pomagierów, których musimy sobie oczywiście wyeliminować. No i tak jak widzicie, ten boss jakiś taki strasznie silny, no niekoniecznie jest, że tak powiem. No raczej za dużo HP to on tutaj nie ma i eliminujemy sobie go właśnie bez większego problemu. I dostajemy z niego właśnie karabin Kier Devastator z tłumikiem, jak i również właśnie kartę magnetyczną do sejfu. No i właśnie tutaj zaczyna się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w takowych sejfach możemy odblokować masę, ale to masę mitycznych przedmiotów. Mamy tutaj taki oto właśnie system takich laserków, które sobie generalnie, że tak powiem, są i no musimy otworzyć oczywiście sobie tutaj, że tak powiem, ten cały bunkier, ten sejfik. No i mamy już tutaj właśnie mityczny itemek z tego oto bossa. No i tak jak widzicie, mamy totalnie nowe sejfy i tak jak tutaj widzicie, mamy po prostu mityczny przedmiot do wybrania. Czyli na przykład Tomigan Midasa, bądź też właśnie beczkę obfitości oceany. Także oczywiście w międzyczasie, na samym początku warto sobie tutaj całość zlutować, żeby później nie mieć żadnego problemu i zaraz w sumie dowiecie się dlaczego. Ponieważ tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, zwana też tym, że jeżeli otworzymy sobie skrzynkę, a bardziej no to w sumie, no wprost jest tam nawet napisane, że kradniemy dany przedmiot, no to tak jak widzicie, bierzemy sobie ten itemek, no i w tym momencie dzieje się coś takiego, bierzemy tego Tomigana, no i tutaj, tak jak widzicie, rozpoczyna się taki bardzo ciekawa rzecz, że wszyscy ci tutaj pomagierzy, ogólnie wszyscy tutaj stąd, tak jak widzicie, będą chcieli nas, że tak powiem, atakować, także tutaj trzeba się generalnie stąd szybko wydostać i, że tak powiem, no możemy z nimi walczyć, no ale oczywiście nie jest to w 100% konieczne, możemy sobie stąd też bez problemu uciec, mając przy okazji Tomigana Midasa, tutaj mamy m.in. Rifta, który możemy się oczywiście szybko stąd wydostać. Także pierwszy boss zaliczony. Kolejnych bossów możemy znaleźć przy różnych stacjach radiowych rozmieszczonych właśnie po mapie. No i tak jak tutaj widzicie, właśnie w wodzie ci, że tak powiem, tutaj sobie pływają i tutaj mamy normalnie takowego bossa przy okazji właśnie z pomagierami, którego dosłownie eliminujemy w chwilę. Następnie musimy jeszcze tylko szybko wyeliminować po prostu pomagierów, żeby tutaj nam też nie przeszkadzali. No i w tym momencie otrzymujemy właśnie z takiego bossa bardzo ciekawy przedmiot, zwany też legendarny karabin z podwójnym magazynkiem. Przy okazji otrzymujemy właśnie Socksorb, jak i również dostajemy właśnie specjalną kartę. I właśnie tej karty możemy użyć sobie przy takowej radiostacji. Tutaj akurat mitycznych przedmiotów nie ma, ale ta opcja też może wam się przydać, ponieważ możemy sobie tutaj właśnie coś takiego kliknąć i w tym momencie będziemy właśnie widzieli przyszłe kręgi burzy. Tak jak widzicie, wiemy, że następna strefa na przykład będzie w tym oto miejscu. Co myślę, że może być naprawdę bardzo, ale to bardzo przydatne. No i tutaj mam jakiegoś ziomeczka, który no niestety za dużo sobie nie podziałał. Więc kolejny nowy boss znajduje się na również nowej miejscówce, a najdokładniej Lunarne Lokum. Żeby takowego bossa zlokalizować, mamy tutaj oczywiście całą miejscówkę, no i standardowo schodzimy sobie właśnie w dolne części takowej miejscówki. Tutaj, tak jak widzicie, mamy bardzo dużo wszystkiego i musimy się oczywiście tędy po prostu przedostać do, że tak powiem, dalszej strefy tego wszystkiego. Tutaj mamy jakieś działko, ale nas to nie obchodzi, idziemy sobie oczywiście dalej na dół i w tym oto momencie, moi drodzy, jesteśmy w tak zwanej
no, głównej części praktycznie. Mamy tutaj specjalne działko, które też za bardzo nas nie obchodzi, bo dopóki to nas nie zlokalizuje, to w nas nie będzie strzelało. I mamy tutaj również specjalnego nowego bossa, czyli Kadotrona. Także oczywiście go eliminujemy i ten również jakiś strasznie silny, tak jak widzicie, nie jest. No i po jego wyeliminowaniu otrzymujemy właśnie specjalny mityczny itemek, a najdokładniej właśnie coś takiego, czyli pistolet maszynowy Trona z lunetą. No i również dostajemy właśnie specjalną kartę magnetyczną do sejfu. No i tutaj niestety, ale jakieś działko nas zlokalizowało i mamy mały problem, bo żeby to chyba przestało strzelać, musimy niestety bądź też stety to wyeliminować. I kurde, ile to bije obrażeń. Ej, dobra, to akurat mi się bardzo nie podoba. Tak jak widzicie, no jak to działko was zlokalizuje, to mamy nieco przewalone. No i to dalej chyba do nas strzelanie skończyło. No i w tym momencie znajdujemy się oczywiście już w sejfie, tak. I w tym oto sejfie po raz kolejny możemy wybrać sobie któryś z mitycznych przedmiotów. No i akurat w tym momencie mogę wybrać sobie tutaj pistolet maszynowy żądło Gunara. Możemy wybrać sobie przy okazji wyrzutnia uderzeniowa Kitka, jak i również właśnie po raz kolejny beczkę obfitości. Więc w momencie tym biorę sobie oczywiście tutaj potki, no i kiedy użyję sobie tych potek, to biorę sobie wyrzutnię Kitka, która oczywiście, no że tak powiem, daje nam całkiem tutaj niezłego boosta. Oczywiście bierzemy sobie beczkę, no i bez problemu uciekamy właśnie z tego oto tutaj, że tak powiem, wszystkiego, używamy sobie tego i tutaj dalej to działko do mnie strzela, ale na to nie zwracamy uwagi. Oczywiście sobie stąd wychodzimy bez żadnego praktycznie problemu. Tutaj możemy również sobie właśnie tego użyć, no i oczywiście sobie wychodzimy z tego wszystkiego i no, staramy się być niezauważeni, mimo tego, że te działka nas wykrywają, ale tak czy siak, tak jak widzicie, po raz kolejny udało się wyeliminować bossa, no i wyjść właśnie z dwoma mitycznymi przedmiotami. No i w tym momencie przechodzimy do kolejnego bossa, który znajduje się na po raz kolejny nowej miejscówce, czyli witalne w czasowisko. No i tutaj po raz kolejny, kiedy jesteśmy na przykład na górze miejscówki, to tutaj mamy oczywiście tych właśnie takich guardsów, którzy to wszystko bronią, ale oni akurat nie są za dużym problemem. Tutaj oczywiście mamy na przykład jakieś kleposoki i tak dalej, więc w tym momencie, tak jak widzicie, mamy tutaj środek miejscówki, no i na środku miejscówki po prostu zazwyczaj mamy to takie zejście niżej. No i w tym zejściu niżej po prostu zazwyczaj mamy właśnie przejście do takiego tajemniczego po prostu sejfu, gdzie oczywiście się wszystko to znajduje. Tak samo również jest w tym przypadku i tak jak widzicie, mamy tutaj nowego bossa, no więc oczywiście po raz kolejny go wyeliminujemy szybciutko, tylko że aha, bo tutaj jest szyba, której generalnie nie widać. Mamy również to działko, które generalnie da się oczywiście złagodzić. Mamy również tego bossa, który również z tego co widzę za ciężki to nie jest. I oczywiście mamy tutaj takiego oczywiście guardsa, który... Ej, kurde, ten guards akurat jest trochę cięższy. No i z tego dostajemy DMR Karo z celownikiem termowizyjnym. No i również oczywiście standardowo kartę magnetyczną do właśnie skarbca. Także no po raz kolejny bierzemy sobie tą kartę oczywiście. No i ta karta nam generalnie namierza, gdzie mamy się właśnie udać. Więc oczywiście się tutaj udajemy. No i chyba trzeba przejść właśnie tędy, ewentualnie gdzieś tutaj właśnie tędy, tylko że mamy w tym problem, że nie wiem... A, tu tędy trzeba przejść, przepraszam. No, jestem tutaj jeden z pierwszych razy, to oczywiście sobie unikamy laserków. Oczywiście jak ich dotkniemy, to za dużo się w sumie nie zmienia, ale mniejsza w to. Przechodzimy znowu do skarbca, używamy naszej karty, tutaj zbieramy sobie oczywiście po drodze jakiś dodatkowy loot, mamy masę fajnych nowych przedmiotów, także myślę, że całkiem spoci. No i oczywiście jesteśmy w skarbcu, gdzie możemy w tym oto wypadku akurat wybrać, no, dwa mityczne przedmioty standardowo i mamy tutaj m.in. karabin szturmowy Fundamentu oraz również pistolet żądłowy SMG Gunara, którego sobie oczywiście bierzemy. Przy okazji używamy sobie od razu tej beczki, no i po prostu stąd, że tak powiem, uciekamy bez żadnego problemu. Tutaj, tak jak widzicie, mamy, że tak powiem, tego specjalnego ziomala. Tutaj używa się coś takiego, więc musimy użyć sobie tego oczywiście. No i tym oczywiście itemkiem możemy sobie bez problemu stąd uciec, tylko że bardzo dużo tutaj wszystkiego do mnie strzela, no i tak jak widzicie, da się na spokojnie stąd uciec. Tutaj mamy jeszcze jedne kraty, które niestety bądź też stety trzeba zniszczyć i to jest właśnie tutaj dość uciążliwe, ale tak jak widzicie, bez żadnego problemu mamy ucieczkę, no i udało nam się uciec bez jakiejś większej walki, bez jakichś większych takich obrażeń. Bierzemy sobie tutaj potkę, no i oczywiście mamy znowu dwa mityczne przedmioty. Także wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o skarbce, bossów i ogólnie wszystko, w tym sezonie jest to naprawdę, ale to naprawdę bardzo ciekawe.